Obchodzimy dziś kolejną, 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. To dzień szczególny dla każdego Polaka. Faktycznie, był to akt ważny, dziejowy. Ale przecież była to równocześnie rozpaczliwa próba ratowania upadającej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Utraciliśmy wskutek zaborów w dużej części bezpowrotnie 733 tysiące km kwadratowych powierzchni. Utraciliśmy również szansę na pełne wykorzystanie zdobyczy rewolucji przemysłowej, która niepodległym państwom zapewniła szybkie tempo rozwoju gospodarczego i w jego konsekwencji również rozwój i bogacenie się społeczeństw. Dzień w dzień jesteśmy świadkami, jak bardzo podobna jest w swych dążeniach współczesna Rosja i jak nie zmieniły się jej barbarzyńskie metody postępowania z sąsiadami. Przykład Ukrainy powinien nauczyć nas, że chcąc mieć swoje państwo, niepodległość, suwerenność i wolność, powinniśmy, a może nawet musimy, nauczyć się tego, żeby w pierwszej kolejności, w największym stopniu, polegać na sobie. Życzę dziś Państwu i sobie, byśmy mogli spotykać się tu nadal przy kolejnych polskich uroczystościach. W swojej wolnej i ukochanej ojczyźnie, Polsce naszych przodków, Polsce naszej i Polsce kolejnych pokoleń Polaków, Jaworznian i wszystkich naszych potomnych.